Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Prąd drożeje, drożeje i drożeje i dzisiaj przekroczył wcześniej nieprzekraczalną granicę 4,22 korony za kilowatogodzinę. A wydarzyło się to w południowo-zachodniej Norwegii. I niestety nie jest to ostatnie słowo rosnących cen prądu, ponieważ wojna i jej następstwa oraz niski poziom wody w zbiornikach, a co za tym idzie, mniejsza produkcja prądu w elektrowniach wodnych, niestety ceny prądu podbija. Wojna i kryzys energetyczny nią wywołany niemiłosiernie pompuje ceny ropy czy gazu, co widzimy oczywiście płacąc dużo więcej na stacjach benzynowych czy w zasadzie w każdym innym miejscu. Jednak są również beneficjenci takiej sytuacji, jak na przykład koncern Equinor, czyli największa firma energetyczna w Skandynawii, która po raz kolejny odnotowała rekordowe dochody. Dochody w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyły się aż o 380%. Jednak zyski i dochody Equinoru to nie tylko produkcja węglowodorów, ale również na przykład zyski z produkcji energii elektrycznej, które umiejscowione są w Argentynie, a pochodzą z elektrowni słonecznej. Po weekendzie jedna z komend policji położona na południu Norwegii poinformowała, że wszczęła śledztwo przeciwko trzem osobom, które pokazywały policjantom środkowy palec. Jednak według orzeczenia norweskiego Sądu Najwyższego takie postępowanie nie może i nie powinno być karalne. Podana przez policję informacja wywołała nie lada oburzenie zarówno w sieci, jak i wśród autorytetów prawnych. Jeżeli policjanci nie mają czym się zajmować i zajmują się tak błahymi sprawami, to albo nie są profesjonalni i powinni zmienić zawód, albo powinni zająć się czymś innym. Bardzo często zdarza się, że ktoś pokazuje policjantom środkowy palec. Jednak jeżeli nie towarzyszą temu żadne inne przewinienia, to policjanci powinni puścić to mimo oczu i mimo uszu. I takie również zdanie mają wyżsi rangą policjanci, ponieważ wszystkie trzy śledztwa zostały umorzone. Wszystko wskazuje na to, że połączenia kolejowe pomiędzy wschodem a zachodem Norwegii, a konkretnie pomiędzy Oslo a Bergen po wakacjach zostaną zmniejszone z 6 do 4 z powodu zbyt małego oburzenia pasażerami. Dla porównania połączenia lotnicze pomiędzy tymi miastami dziennie dochodzą nawet do 18, co pokazuje, że Norwegowie wybierają zdecydowanie mniej ekologiczny transport, a teraz po cięciach kolejowych ta tendencja jedynie się poszerzy. Norwegia znana jest raczej z liberalnego podejścia do seksualności czy nagiego ludzkiego ciała. Tym bardziej dziwi fakt, że na niektórych norweskich siłowniach zakazane jest pokazywanie się w stroju odsłaniającym nagi brzuch, plecy czy ramiona. Niektórym ćwiczącym, najczęściej tym, którzy spędzili już setki godzin na siłowniach i mają naprawdę wytrenowane ciała, również często bardzo seksowne, ten fakt przeszkadza, ponieważ strój odsłaniający ich plecy, ramiona czy brzuch jest dla nich czymś zwykłym. Prowadzący siłownie tłumaczą się, że takie postępowanie wynika m.in. z kwestii higienicznych, ale również z tego, aby na siłowni nie panował kult ciała, a raczej kult zdrowego trybu życia. A odsłanianie nagich, często bardzo seksownych ciał może niektórych, którzy takich ciał jeszcze nie mają, wpędzać w kompleks. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego piątkowego poranka. Tak jak i sobotniego, niedzielnego i poniedziałkowego też. Trzymajcie się, dzięki, cześć!